Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, a to jest kolejna sesja z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PlayStation 2. Więc w dużym skrócie, wczoraj, ponieważ ja to wczoraj nagrywałem, czyli 16 grudnia, wczoraj mieliśmy wyzwanie Incendio, gdzie walczyliśmy z jadowitą tentakulą, swoją drogą hashtag HIVD. Oraz mieliśmy przechadzkę po zakazanym lesie i pierwszy mecz Quidditcha. I nie wiem dlaczego tutaj gra tak dziwnie, że tak powiem, lagnęła, ale okej. I co, no i dzisiaj zabieramy się za wielki finał już gry. Dzisiaj już ostatnia sesja jest, gdzie skończymy sobie przygody Harry'ego Pottera na PS2. Tym samym zamykając trylogię Kamienia Filozoficznego na moim kanale. I knew it! I never thought to look in here. I got this out of the library weeks ago for a bit of light reading. This is light? Nicholas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. The what? Oh, honestly, don't you two read? Of course! Here it is! Nicholas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers. It'll transform any metal into pure gold and produces the elixir of life, which will make the drinker immortal. Immortal? It means you never die. The only stone currently in existence belongs to Mr. Nicholas Flamel, the noted alchemist who last year celebrated his 665th birthday. No wonder we couldn't find Flamel in that A study of recent developments in wizardry book. He's not exactly recent if he's 665, is he? That's what Fluffy's guarding on the third floor. That's what's under the trap door. The Philosopher's Stone. Come on, Harry, we've got to stop Snape. A stone that makes gold and stops you from ever dying. No wonder Snape's after it. Snape doesn't want the stone for himself. He wants the stone for Voldemort. With the elixir of life, Voldemort will be strong again. He'll come back. What do we do? We go down the trap door. Tonight. Well, if that's what it's going to take, follow me to the third floor. Ale mamy plot twisty tutaj, więc okazuje się, że Hermiona gdzieś wyczytała informację. O Jezu, nie tego pada wziąłem. Jezu, ja szogun Tracera wziąłem, a ja tu mam przecież pada od PlayStation 2. Okazuje się, że Nicholas Flamel jest stwórcą Kamienia Filozoficznego i niedawno obchodził swoje 665 urodziny. No i tutaj dzieciaki podejrzewają, że Snape chce jakby nie dla siebie ukraść Kamień Filozoficzny, tylko właśnie dla Voldemorta. Więc trzeba będzie zgotować niemiłą niespodziankę naszemu Snape'owi, ponieważ skoro on chce współpracować z Lordem Voldemortem, no to sorry bardzo, no ale nie tędy droga. Tak dobrze być niestety nie będzie, profesorze Snape. Od początku byłeś podejrzany, więc nie dziw się, że teraz wszyscy będą ciebie o cokolwiek podejrzewać. Tylko zanim polecimy tam za dzieciakami, Jezu jak to brzmi, za Ronem i Hermioną, to ja sobie oczywiście znowu polecę do sklepiku Freda i George'a. Ponieważ chcę kupić kartę czarodzieja. Pytanie tylko... Dobra, prefekt jest tutaj. Hey. Locomotor Mortis. Kurczę pieczone. Myślałem, że polecę dalej. Chciałem jakby troszeczkę oszukać system. Jak zwykle oczywiście muszę być złapany. Jeżeli w komnacie tajemnic na PS2 będzie coś takiego, to wierzcie mi... Non-stop prawdopodobnie też będę tam łapany, dlatego że po prostu... No... Prefekci mnie bardzo irytują tutaj. Ale go oszukałem! Co? Co tutaj miało miejsce? How much is the Edgar Strulga card? It'll cost 30 beans. Edgar Strulga.
Ładnie, dobra. Kupiliśmy sobie kartę czarodzieja i mamy teraz 3 paski zdrowia, więc jesteśmy przygotowani na walkę z Lordem Voldemortem. To teraz z powrotem wychodzimy i możemy już lecieć za Ronem i Hermioną. Jestem ciekaw, jak mi dzisiaj pójdzie. Przechytrzyłem cię, gościu. Tak, naszego Persiego żeśmy tutaj przechytrzyli, tak więc on sobie może teraz tam dalej koczować, a my sobie idziemy dalej. W ogóle śmieszna sprawa, bo on niby nas zobaczył, on chciał niby nas trafić, ale nie nakablował jeszcze nikomu, że my tutaj się kręcimy w nocy zamiast spać. Jest takie trochę śmieszne, nie powiem, że nie. Dobra, i teraz idziemy tędy, tak? Tak, bo będziemy musieli dostać się z tego, co pamiętam, na 3. piętro. A, no i nie zapominajmy o tym oczywiście, że ten... Że do kamienia filozoficznego, do tej komnaty, gdzie jest kamień filozoficzny, to przecież tej komnaty strzeże nie kto inny jak Puszek. Wiecie, ten Cerber. Trzy głowy. Albo trójgłowy. Tak więc, no, będziemy mieli też z nim konfrontację. Podejrzewam, że taką samą jak w wersji na PC, ta i na PS1, ale co ja tam wiem. Obrona przed czarną magią. Pamiętam, jak mieliśmy tutaj lekcje. Stare, dobre czasy. Czyli kilka sesji temu. W sumie to trochę stare, dobre czasy, bo chyba już tydzień mija, odkąd zacząłem Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny na PS2, więc... No, tydzień temu. Coś takiego? Czy to było jeszcze w listopadzie? Kurczę, nie pamiętam. Powiem szczerze, że nie pamiętam. W edycji pewnie napiszę, kiedy zacząłem Harry'ego. Dobra, i tutaj mamy iść w tę stronę. Szkoda, że ten pokój się jakoś nie nazywa. Byłoby w sumie fajnie, gdyby było to jakoś oznaczone. Wait a minute. He's snoring. Look, it's obvious Snape's already got past Fluffy. If you two want to go back... Don't be stupid. We're coming. Right then, I'll go first. Don't follow until I give a sign. If something bad happens, get yourselves out. Does it seem a bit quiet to you? Yuck! What's this rubbish stuff? Model Puszka w tej wersji też bardzo ładnie wygląda. To muszę przyznać, ogólnie modele postaci w wersji na PS2 wyglądają bardzo ładnie. W przeciwieństwie do wersji PC-towej i PS1. Nie no, w wersji PC-towej też jako tako wyglądali, więc dobra. W przeciwieństwie do wersji na PS1. What's this stuff? Dunno. I suppose it's here to break the fall. Lucky it's here, really. Lucky? Ron! Ron, where are you? Over here, Harry! Don't worry, Ron. We'll rescue you. Just hold on. I know what this is. It's Devil's Snare. Oh, I'm so glad we know what it's called. That's a great help. Shut up. I'm trying to remember how to kill it. Well, hurry up. I can't breathe. Devil's Snare, Devil's Snare. What did Professor Sprout say? Dances in the dark, delights in the damp. Yes, of course. You have to cast Defindo to get rid of the tentacles and then use Incendio. Harry, you take that side and I'll take this side. No i znowu mamy konfrontację. Chyba wiemy z kim. Defindo! 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 Ale wydaje mi się, że te diabelskie winorośla troszeczkę łatwiejsze jest są. Teraz jak mniej więcej ogarniamy ten... Jak się z tym walczy.
O kurde, ale spowolnienie. Dobra. Jezu, jak to wygląda, jak ona otwiera paszczę. Ta roślina w sensie. Kurczę, znowu za dużo HP tracę. Diabelskie Jezu, ten boss się nazywa Diabelskie Sidła, dlaczego ja na to winorośle mówiłem? Dobra, nawet jeżeli zostałem lekko ogłuszony, to patrzcie ile mam HP. A ile ten... A ile to Diabelskie Sidło ma. Swoją drogą, naprawdę, kurde, powinszować tylko Dumbledore'owi, czy komukolwiek, kto taką roślinkę se sprowadził. Ja rozumiem, że to ma strzec jakby kamienia filozoficznego i tak dalej, ale no bez przesady już. Tym bardziej, że kurde, tutaj chyba nauczyciele chodzą od czasu do czasu i kontrolują, co się dzieje chyba, co nie? Czy to jest Hogwarts i tutaj jakby wszystkie chwyty dozwolone? Wiecie, gdybym miał możliwość wyleczenia się, to bym to zrobił, ale nie mam tutaj możliwości nawet wyleczenia się, więc... O, teraz mogę raptem ten namierzyć. Chyba, że naprawdę zaraz mnie wykończy. Co byłbym trochę przerażony, gdyby tak się stało, bo poszedłem tutaj z pełnym zdrowiem, więc oczekiwałbym, że coś takiego nie będzie miało raczej miejsca. Kurde, ale ta łapa mnie dosyć irytuje. Nie powiem, że nie. Okej. Teraz głowa. No dawaj. Jezus Maria. Dobra, niech będzie. Użyję eliksiru. Niech będzie. I co, coś to dało? Użyłem eliksir i nic nie dało. Dobra, niech będzie. Thanks. Much appreciated. Oh, it was nothing. Lucky you pay attention in herbology, Hermione. Ten dźwięk, który był przed chwilą, kiedy pokonaliśmy diabelskie sidła, również pojawił się w innym tam odcinku z więźnia Azkabanu, tak więc... Ja wiem, że to jest pierdoła, ale macie w ramach dowodu. Oni mogli sobie, że tak powiem, jak byli to byli, jak ich nie było to ich nie było, proste. Teraz zatankujemy sobie zbroję.
O! Tarcza. Jak miło. Curious. I've never seen birds like these. They're not birds. They're keys. And I'll bet one of them fits that door. Alohomora! Well, it was worth a try. Oh, what are we going to do? There are hundreds of them. We're looking for a big old-fashioned one. Probably gold. Like the handle. There, I see it. The one with the bright blue wings. Tak, sekwencja z wersji PC-towo-PS1-kowej, również z filmu, jak i książki. Czyli po prostu musimy teraz szukać, a raczej lecieć za tym kluczem, który właśnie nam wytwarza pierścienie. No i cóż, ale mówię, wracając do tematu tamtego dźwięku, który był po pokonaniu roślinki. Wiecie, ja wszystko rozumiem. Rozumiem, że te rośliny są, powiedzmy, jakie są, bo nie są one, powiedzmy, jakby tutaj pasywne, tylko strasznie agresywne. Ale no kurde, żeby taki dramatyczny dźwięk dać w momencie, kiedy już się pokona taką roślinkę, no to what the hell, o co tu chodzi w ogóle? I po raz kolejny ja sobie zdaję sprawę, to jest pierdoła, ale ja lubię na takie rzeczy zwracać uwagę. Po prostu lubię i już. Taki jestem, taki zawsze byłem i taki będę raczej. Nie, ale największym chyba zwróceniem uwagi jest to, że później oczywiście w więźniu Azkabanu wykorzystali ten dźwięk. Tylko i wyłącznie po to, żeby podkreślić, że Ron tam przyszedł z zadania Scarpere Tractum. Co to są za spoilery? Halo? Co to mają być za spoilery? To ja, gdzie ten klucz poleciał? W górę czy w dół? Ej, bez kitu, nie wiem, gdzie ten klucz poleciał. No tam jest, dobra. Przez chwilę myślałem, że on tam na dole jest. Chciałbym się do niego bardzo zbliżyć, ale nie wiem, czy jestem w stanie. Tam kurde, Ron i Hermiona to stoją przy tych drzwiach i chyba kłódki gryzą już, żeby, wiecie, chcą przegryźć swoimi zębiskami kłódki, żeby po prostu przejść dalej. A my tutaj się opierdzielamy, więc koniec opierdzielania się, czas się skupić. O nie, najgorzej. Fuck. Wolałbym tę sekwencję powtórzyć, szczerze. No ale dobra, no niech będzie. My robimy, kurde, takie jedno wielkie kółko teraz. Fajne oczywiście jest to, że możemy tutaj przyspieszać miotłą w momencie, kiedy przelatujemy przez te kółka, przez te pierścienie. Aczkolwiek, no, właśnie odnoszę często wrażenie, że to przyspieszanie też trochę gówno daje, bo jednak kontrola nad Potterem jest taka, no, średnia bym powiedział. W sensie, kontrolki może nie są jakieś złe, ale po prostu, no, on lubi się bardzo często ślizgać. I często trzeba jakby z takim, mówię, no, wyprzedzeniem reagować. To mówiłem już ostatnio na wczorajszej sesji. O! Zginąłem, ale przynajmniej sobie życie podładowałem. Dobra. Catch the key. Fajna animacja. Powiem wam szczerze, się kurde tak namęczyłem.
Sterowanie tą miotłą tutaj to jest, o ja pierdziule, chyba nawet zbyt realistyczne niż mi się wydawało. Naprawdę, o, aż mnie łeb napieprza już, łeb mnie napieprza. A my coraz bliżej końca gry jesteśmy. Where's Ron? He went on ahead. What? It's a chess challenge. He's better at chess than both of us. He should have waited. We're in this together. Let's go in, Harry. We need to make sure Ron's okay. Okej, okay, więc widzę, że tutaj Ron Pola zna partyjkę szachów. Ja pozwólcie, że zrobię jedną rzecz. Let's go in, Harry. Come on, Harry. I hope Ron's okay. Oby Ronowi nic nie było. Dobra, już wiem, że ty to trzeci raz powtarzasz u mnie. Wy na szczęście tego nie widzicie. Boże, nie tutaj. Oh no! Ron! What if he's... He'll be all right. What do you think he's trying to do before he... I think we've got to destroy all the white pieces. I'll go. Be careful, Harry! Now what do I do? Looks like you're playing black. Step up to the black knight, Harry. I'm sure you can always change your mind and move a different piece. Then, when you're sure of which piece you want to move and to which square, you make your move. Okay, I'll give it a go. Dobra, więc próbujemy. Oczywiście szachy w tym wypadku to... można by powiedzieć, że... są podobne do tych szachów w wersji na PS1 i PC. Aczkolwiek z tą różnicą, że tutaj bardziej jest inspirowane wersją PC-tową, ponieważ w wersji PC-towej było tylko, jakby to można powiedzieć, jedna partyjka. W wersji na PS1 wyjątkowo mieliśmy trzy partyjki z trzema różnymi szachownicami i z trzema różnymi wielkościami naszych figurek. Przez co na przykład zaczynaliśmy od najmniejszych, kończyliśmy na ogromnych. No a tutaj mamy coś takiego, że po prostu... No mamy coś takiego, o. Co ja tu mogę więcej powiedzieć? Sobie lecimy do przodu. Zobaczmy, jak to teraz będzie. Czy to robię dobrze, czy to robię źle? Mam nadzieję, że dobrze. Bo trochę się zezłoszczę, jak będzie źle. King to C4. Dobra, jedną figurkę zniszczyliśmy. To chyba dobrze. A teraz tak, ta figurka poleci sobie... A ja se polecę na ukos w prawo. Dokładnie tak. Właśnie się zastanawiam, czy ja teraz dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem. Bo kurczę, troszeczkę mam mindfucka. Król na B3 wraca z powrotem. Ten wraca na prawo. I teraz chyba źle zrobiłem, ponieważ... No, źle zrobiłem. Kurczę pieczone. To się źle skończy, coś czuję.
Ale te animacje są śmieszne, powiem szczerze. I dobra, skoro my już zniszczyliśmy tę figurkę w taki sposób, to teraz tak, ja polecę sobie jedno w prawo. No i teraz mamy problem. Mamy problem teraz. Bo powiedzmy, ja polecę sobie teraz tutaj. A oni się przybliżą do niego. Oj kurde. Gdyby tak dwa na raz skosił, to by było dopiero. A ja bym to skosił. O. No. Kurczę pieczone. Oj. No to teraz będzie ciekawe. To będzie teraz dopiero ciekawy pojedynek. Ale dobra, no próbujmy, no. Do odważnych świat należy, jak to mawiają. O właśnie, tutaj zrób ruch, dokładnie. Ja teraz zrobię coś takiego, pyk. Zobaczmy, jak to ostatnie nam tu poleci. Ej. Ej. Ja to na spontanie zrobiłem kompletnie, what the fuck? O kurde! Ja to na spontanie zrobiłem!